MMA Babeczki Show. Wracamy po dosyć długiej przerwie spowodowanej natłokiem obowiązków. Moimi gośćmi jak zwykle są Olimpia Dudek. Witam. I Paulina Klimek. Dobry wieczór. Dziewczyny, witajcie. Miło mi, że się udało nam zgrać w końcu czasowo. Jak się okazuje, bycie redaktorem, w cudzysłowiu, bycie redaktorem jest strasznie ciężką i wciągającą pracą i obowiązki nas po prostu czasami wykluczają z możliwości nagrania podcastu. Chciałobyśmy to na pewno robić częściej, postaramy się troszkę bardziej do tego przykładać w przyszłości. Dzisiaj będzie troszkę takich właśnie reminiscencji z przeszłości. Zapasem mamy już galę KSW-43, ale wspomnimy dwie walki z KSW-42. Porozmawiamy sobie przede wszystkim o zwycięstwie Arien Lipski nad Silvaną Gomez-Juarez przez jednogłośną decyzję, ale oczywiście porozmawiamy również o Karolinie Owczarz, która pokonała faworyzowaną Paulinę Raszewską. Oprócz tego omówimy pokrótce walkę, w której wyłoniono nową mistrzynię wagi słomkowej Invicta FC. Oprócz tego porozmawiamy o zwycięstwie Izy Badurek nad Basią Nalepką w walce po prostu kobiet, na którą czekały całe pokolenia przez kilka ostatnich lat, aż w końcu do niej doszło na gali TFL 13 w Lublinie. Spróbujemy wytypować, choć już to próbowałyśmy robić, ale teraz może mając jakiś większy zasób informacji i tak już naprawdę na gorąco, tuż kilka dni przed galą UFC 223, starcie Asi Jędrzejczyk z Rosną Majunas oraz walkę Karoliny Kowalkiewicz z Felis Herrick. A oprócz tego porozmawiamy sobie też o dwóch bardzo interesujących zawodniczkach kategorii muszej, czyli o jednej w zasadzie w kategorii muszej, drugiej w kategorii koguciej. Natomiast no, to jest zawodniczka, która zapowiada, że w muszej również mogłaby się pobić, więc stąd to moje przejęzyczenie. Będziemy rozmawiać o Weronice Macedo pokrótce i zastanowimy się, co dalej z Agnieszką Niedźwiedź, czyli z naszą najlepszą muszą na świecie. Drogie panie, zaczynając od KSW-42, chciałam was zapytać, czy bardzo byłyście zaskoczone tym, co zobaczyliśmy w klatce KSW w pojedynku między Arien Lipski, co do której wiele osób przewidywało, że to będzie dla niej easy win, i w walce z Argentynką Silvaną Gomez-Juarez. Oli. Chyba tak jak każdy spodziewałam się, że walka skończy się przed czasem i chociaż sprawdzałam Juarez i wyglądała no, trochę lepiej niż ta cała reszta poprzednich rywalek. Ale nie sądziłam, że to się skończy po prostu na pełnym dystansie. Arian tak strasznie ostrożnie podeszła do tej walki. Mi się wydaje, nie było takiej pełnej agresji jak w poprzednich walkach. Jednakże, jak to się mówi, żeby pokonać mistrza, potrzeba o wiele więcej niż po prostu wytrzymanie na dystansie. Mhm. A postawa Juarez zaskoczyła cię w jakiś sposób? Ona tam się naprawdę bardzo dobrze zaprezentowała w stójce. Tak, to jest dobra stójkowiczka. Ja widziałam z ciekawości, jak już było wiadomo, że Lipski z tą Juarez zobaczy, sprawdziłam sobie jakieś 2-3 walki. No i było widać w tych walkach, że ma naprawdę taki mocny, nokautujący cios, więc nie byłam aż tak zdziwiona, kiedy zobaczyłam, że nokautowała Arian. To chyba było w pierwszej rundzie, jeśli dobrze pamiętam. No był tam nawet. Tak, że położyła się na chwilkę, usiadła na chwilkę, więc Arian też odczuła ten cios. Ale mimo wszystko i tak spodziewałam się, że trzecia runda najpóźniej. Proszę. Paula, a jakie są twoje wrażenia po tej walce? Czy ty dołączyłaś do grona tych osób, które uważają, i to poważnych osób, uważających się za poważnych redaktorów i dziennikarzy znających się na MMA, które twierdzą, że po prostu Arien Lipski jest przereklamowana? Znaczy tak, ja nie wpisuję się w to grono osób, które twierdzało wcześniej przed walką, że Juarez będzie raczej łatwą przeciwniczką. Ja jakby od razu zobaczyłam w niej potencjał, może tak, od razu
Po prostu tak, na ślepo jakoś, nie wiem, może kobiecą intuicją czy czymkolwiek, nie wiem czym to tłumaczyć, ale uwierzyłam w Argentynkę i od razu się spodziewałam, że wcale to nie będzie takie łatwe i cieszę się, że w ten sposób to sobie gdzieś tak tłumaczyłam w głowie najpierw, że to raczej nie skończy się. Ja byłam bardzo przekonana, że to się w ogóle nie skończy przed czasem. Byłam przekonana, że to się nie skończy przed czasem dla Lipski. Ale to nawet nie chodzi o to, że stawiałam na Juarez, ale po prostu byłam bardzo spokojna o to, że dziewczyna da sobie radę, że to jest godna przeciwniczka. No i to była taka po prostu typowa kobieca walka, nie? Fajnie właśnie, że Juarez się zaprezentowała dobrze, na pewno zostanie w organizacji, na pewno jeszcze będą chcieli jeszcze raz ją zestawić. Myślę, że super wzmocnienie dla KSW, jeśli chodzi o kobiece dywizje i kobiecą właściwie, bo jedna może jakaś się kreuje, na razie zawodniczek jest tam mało, ale super wzmocnienie, można będzie ją na pewno zestawiać z kimś w przyszłości i na pewno będzie to fajne widowisko, nie? Także ja nie skreślałam jej, nie twierdziłam, że dla Lipski będzie to łatwa i przyjemna przeprawa. No i co? I czy Lipski jest przereklamowana? Bo takie było pytanie, więc wrócę jeszcze do meritum. No, w KSW sobie radzi dobrze. W KSW sobie radzi dobrze i KSW ma swój poziom. Nie jest to byle jaka organizacja, ale tu jest ten sam problem jak z mistrzami KSW, o których się dyskutuje, którzy są tylko w KSW, że muszą być zweryfikowani, że fajnie by było, gdyby pokazali się gdzieś indziej, że Gamrot, że ktoś tam. Myślę, że tutaj jest tak samo. Bardzo bym chętnie zobaczyła poza KSW gdzieś Lipskie, aczkolwiek w KSW jest diamencikiem i na pewno będą próbowali ją zatrzymać właśnie tej organizacji, także na razie się według mnie nie dowiemy, czy jest przereklamowana, nie wiem, na KSW jest to produkt dobry i tyle. No jeśli chodzi o Sylwanę, to pojawia się taki trochę problem drobny z jej pozostaniem w KSW, bo z tego co ostatnio czytałam, to Sylwana została zakontraktowana do tego programu Dana White'a Tuesday Night Contender Series. Tak. Więc ma sporą szansę dobrze się pokazać tam i pewnie może liczyć na angaż w UFC. Nie wiadomo jak to się potoczy oczywiście, ale szanse są spore, tak? Na to, że może w UFC pozostać, więc pewnie raczej Sylwana, mając do wyboru te dwie organizacje, raczej zdecyduje się na UFC. No ale to zobaczymy. Czas pokaże. Przekonamy się po prostu, co będzie za jakiś czas. A jeśli chodzi o Arien, to chciałabym dodać tylko jedną rzecz. Wiele osób o tym nie wie, chociaż już się o tym mówiło po gali, że Arien podeszła do walki po tygodniowym, bardzo mocnym przeziębieniu. Ja ją widziałam w czwartek w hotelu w Łodzi, jeszcze przed ceremonią ważenia, dzień wcześniej, i ona słabo wyglądała. Miała naprawdę zrobiony śliczny makijaż, była piękna jak zawsze, ale widać było, że jest osłabiona i była na tyle zmęczona, że z jej trenerem, gdy rozmawialiśmy na temat wywiadu takiego ewentualnie przed ceremonią ważenia, to tak naprawdę Renato po raz pierwszy powiedział do mnie please 5 minutes, tak? Tylko i wyłącznie 5 minut, bo naprawdę Arian po prostu potrzebowała odpoczynku, a będąc jeszcze na lekach przed tą galą, miała mega problem ze ścinaniem wagi. Więc jakieś tam argumenty przemawiające za tym, że mogła się słabiej zaprezentować niż zwykle, są i jest to dla mnie w jakiś tam sposób umotywowane, że tej walki nie skończyła z Sylwaną przed czasem i że walczyła ostrożnie. No, ona nie była do końca sobą po prostu w tej walce, tak mi się wydaje. Co do tego, czy jest zawodniczką przereklamowaną, no kurde, ciężko by było, żeby KSW nie reklamowało. Po pierwsze jest piękna, po drugie radziła sobie do tej pory świetnie, zresztą inaczej. Ona we wszystkich tych rundach dominowała. Umówmy się, tam chyba żadna runda nie była punktowana, nie widziałam też kart punktowych, tak, ale jak ja to oglądałam, to przez 5 walk tak naprawdę Arien wiedziała doskonale, co robi. Sylwana zaprezentowała się bardzo dobrze i naprawdę stawiła czoła mistrzyni i to w ogóle jest też
ciekawe, że do historii organizacji KSW jako pierwsze właśnie przechodzą kobiety, bo odbyły walkę na dystansie 5 pełnych rund, więc one już zostaną zapamiętane, tak, na dłużej. Co do samej Arien, zobaczymy, co dalej z nią w KSW. Z tego, co wiemy, to zostaje jeszcze tylko jedna walka w kontrakcie tym obecnym, a wiemy, że UFC już się do niej odezwało i tak naprawdę Arien rozmawia z dwiema stronami. Rozmawiałam z nią, robiąc wywiad przed galą KSW 42, powiedziała, że rozmowy idą w dobrym kierunku, ale powiedziała to z takim uśmiechem, który oznacza, że idą w dobrym kierunku dla niej, a czy to będzie dobry kierunek również dla KSW i czy KSW uda się ją utrzymać, to nie wiem, ale już widzę po wypowiedziach Martina i Macieja, że liczą się z taką opcją, że Arien im ucieknie, bo już te wypowiedzi nie są takie pewne, że tak, tak, nasza mistrzyni i tak dalej, tylko już pojawiają się po prostu jakieś pierwsze takie sygnały, że może być tak, że jednak Arien nie zdecyduje się tutaj zostać. No zobaczymy, myślę, że wkrótce czegoś więcej się dowiemy. Arien obiecała mi, że zrobi z nami takiego live'a, jak ostatnio udało nam się zrobić z Drikusem Duplessisem na naszej grupie na Facebooku, do której was też, kochani, serdecznie zapraszam. Jeśli ktoś jeszcze nie jest na grupie Fani MMA Polska i Świat, to zapraszam was do zapisania się do tej grupy. Robimy tam fajne rzeczy i ciekawe i miłe jest to, że dyskusje dotyczące różnych tematów z branży MMA prowadzone są na naprawdę fajnym poziomie i wykluczamy chamstwo i drobnomieszczaństwo, więc nie ma takiej opcji, żeby się jakoś specjalnie denerwować, będąc na tej grupie, nie ma za dużo troli, a jeżeli są, to są w miarę szybko wyłapywani przez administratorów. Okej, okay. Druga walka, w zasadzie pierwsza walka kobiet, którą zobaczyliśmy na gali KSW 42 w Łodzi, to pojedynek debiutantek Karoliny Owczarz i Pauliny Raszewskiej. Dużo się mówiło o dziewczynach przed tą walką, do tego stopnia dużo, że dziewczyny, które miały otwierać galę, wskoczyły na trzecią walkę w kolejności i tak naprawdę były tą pierwszą walką otwierającą kartę główną tuż po oficjalnym otwarciu KSW. Paulina, ja bym cię chciała zapytać, co sądzisz na temat tego, co zobaczyliśmy w okrągłej klatce KSW podczas tego starcia, niezbyt długiego, bo trwającego chyba ledwie ponad około 2 minut. Co możemy powiedzieć na temat obu zawodniczek po tym, co zdążyły pokazać w tak krótkim czasie? I czy w ogóle możemy coś powiedzieć? To tutaj dla kontrastu powiem, że o ile nie dałam się wciągnąć jakiś hype na Arianę i Lipski i dawałam szansę Lipski, przepraszam, Juarez, jakoś tak więcej niż tam duża liczba fanów mieszanych sportów walki, to tutaj bardzo poleciałam w klasyczny schemat i po prostu łącznie z tym, co mówiła zdecydowana większość, stawiałam na Raszewską mocno i byłam bardzo zaskoczona. Ja z tobą miałam, Martynko, przyjemność oglądać te gale i widzieć również ciebie i widzieć, jak bardzo emocjonujący był to dla ciebie pojedynek. No co ja mogę powiedzieć? No po prostu Owczarz bardzo po prostu, no co, wykorzystała to, że została zlekceważona tak naprawdę, bo została zlekceważona. Została zlekceważona przez zawodniczkę, która pozornie ma więcej wspólnego z jakimś tam MMA jako tako, bo jest trenerką, bo w każdej formule uderzanej ma w sumie już jakieś dobre tam doświadczenie. Ale co, no MMA to nie jest tylko uderzanie, to nie są tylko formuły uderzane i bardzo dobrze przemyślana, pewnie ćwiczona wiele razy akcja zaprezentowana przez Karolę Owczarz, przeprowadzona skutecznie i kosztowało to srogą przegraną przed czasem Paulinę Raszewską. No i tyle, no i chylę czoła i jestem pod wrażeniem, jestem bardzo ciekawa, co dalej. Dziewczyna mega ambitna, mega głodna sukcesu, mega wkręcona w to wszystko i może nas jeszcze zaskoczyć wiele, wiele razy, także na pewno teraz nie będę lekceważyć, będę bacznie obserwować, no i oby tak dalej. Naprawdę, naprawdę po prostu gratuluję, bo utarła nosa wszystkim, którzy w nią nie wierzyli. A to są fajne rzeczy, które się fajnie zapisują w świadomości fanów. Szczególnie, którzy gdzieś tam nie wierzyli w dziewczynę i traktowali ją jako underdoga.
Wiemy, że Paulina Raszewska prawdopodobnie bardzo szybko wróci do klatki, bo ogłoszono jej występ na drugiej gali Armia Fight Night, która się odbędzie 7 kwietnia. Na razie czekamy jeszcze na ogłoszenie nazwiska rywalki, natomiast ja od organizatora, od Filipa Bączkowskiego wiem, że no nie będzie to dziewczyna z jakimś tam ujemnym rekordem, tylko dziewczyna, która ma rzeczywiście za sobą debiut w klatce całkiem niedawno, ale ogólnie jest doświadczoną amatorką w formule MMA. Oli, jak sądzisz, jakie plany wobec Pauliny Raszewskiej może mieć dalej KSW? Czy będą nadal pompować kasę w promocję tej dziewczyny, czy mając w perspektywie ewentualne odejście Arien, nie będą jednak chcieli już specjalnie próbować budować kobiecej dywizji? Mówisz o Owczarz oczywiście, nie? Wiesz co, nie, o Raszewską pytam, o Owczarz zapytam cię na koniec. Pytam o Raszewską, bo jest po przegranej, ale jednocześnie jest też ich trenerką, tak? W KSW Crossfight Gym, więc w jakiś tam sposób jest z nimi powiązana. Czy na przyszłą gwiazdę, to nie wiem, musiałaby naprawdę pokazać parę dobrych walk, ale... No nie, no sądzę, że po prostu na gwiazdę ona musi wyrosnąć też sama, bo jeśli będzie tak, że będzie przegrywać te walki, tak, to przepraszam bardzo, nie, no, nie uda to się. Nikt, Arien, Lipski, cały sukces polega na tym, że i uroda, to, że jest urocza i tak dalej, jest wszystko dodatkiem do tego, że daje naprawdę fajne walki i ludzie lubią te walki. Jeśli Raszewska będzie przegrywać albo dawać złe walki, no to ludzie tak nie będzie na nią takiego szału. Widzisz kogoś dla Karoliny Owczarz z kolei w następnej walce? Wiemy, że na pewno nie nastąpi to ani teraz we Wrocławiu, ani prawdopodobnie w czerwcu, bo nie wiemy, czy to nie po prostu nie za szybko będzie dla Karoliny. Zresztą ona wspominała, że no dwie walki w roku to chyba byłoby optymalnie. Nie wiem, ciężko powiedzieć, bo to jest... Dziewczyna jest świeżo po debiucie i tak naprawdę, tak jak Paulina zauważyła, nikt jej nie dawał szans w ogóle, więc ciężko powiedzieć kto następny dla niej, ale na pewno KSW będzie chciało kogoś dla niej znaleźć, będzie chciało promować jej walkę i na pewno kogoś wyskrobią, że tak powiem. No tak, choćby mieli z podziemi. Ja jakby nie ukrywałam tego, że sympatyzuję tak prywatnie z Karoliną Owczarz, którą po prostu miałam okazję już poznać i myślę, że nadajemy na podobnych falach, więc oczywiście to jej zwycięstwo mnie bardzo ucieszyło i mam nadzieję, że utarła troszkę noska tym, którzy po prostu skazywali ją na pożarcie. I czekam po prostu na to, co pokaże w następnej walce. Mega gratulacje dla jej sztabu trenerskiego, dla Emila Grzelaka, który po prostu nauczył ją takich myczków, że w ciągu 2 minut po prostu potrafiła poddać zawodniczkę faworyzowaną w starciu. Fajna walka, fajna, emocjonująca. Wrzeszczałam, piszczałam, trzymałam kciuki. Podoba mi się też to, że dziewczyny okazały sobie jakiś tam szacunek po tej walce. Więc fajnie, wszystko jest sportowo. Zobaczymy, co w przyszłości dla Karoliny. No i teraz przechodzimy do największej organizacji kobiecego MMA na świecie, czyli do Invicta FC. W ostatnim weekend odbyła się gala Invicta FC 28, na której o zwakowany pas wagi słomkowej walczyły dwie zawodniczki, Mizuki, powracająca Mizuki Inouye, która dostała tą szansę walki o pas, że tak powiem, z miejsca. I Virna Jandiroba, która miała pierwotnie bić się, zdaje się, z inną zawodniczką i to w wyższej kategorii wagowej. Zdaje się, że z Dudiewą miała mieć walkę właśnie na tej gali, ale ostatecznie zdecydowano o tym, że będzie walczyć o pas mistrzowskiej kategorii słomkowej. No i drogie panie, mamy decyzję niejednogłośną. Nową mistrzynią zostaje Virna. Ja się pytam, jaką walkę oglądał ten trzeci sędzia, bo po tym, jak co ja zobaczyłam w klatce, to wydaje mi się, że jednak Virna naprawdę dominowała przez wszystkie 5 rund. Ja wiem, że ta walka była trochę
przeleżana, ale jednak Wirna była w miarę aktywna i była praktycznie cały czas z góry, więc nie wiem co i kto oglądał, ale na pewno tam nie było 46 do 49 dla Wirny, tylko moim zdaniem powinna być decyzja jednogłośna. Oli, co ty sądzisz na temat tego pojedynku? Jak ty widziałaś, jak ty punktowałaś tą walkę? Też mi się wydawało, że Wirna miała kompletną dominację. Myślę, że dużo osób to widziało, bo na koniec komentatorzy sami powiedzieli, że no ale najważniejsze, że w dobrą stronę, nie? Tak to skomentowali, że dobra zawodniczka, jeśli już ten split decision. No, szczególnie w pierwszej rundzie Mizuki wyglądała, miała tak oko jedno opuchnięte już, czyli to, o czym mówiłaś, Wirna pracowała z góry tam, że przez chwilę się bałam, że może nawet tam nie dopuszczą do kolejnego starcia, kolejnej rundy. Dziwnie ci sędziowie to tak zrobili. Ja widziałam przynajmniej przez trzy rundy z góry walczącą Wirnę. No właśnie, w tych odczuciach w zasadzie te twoje odczucia pokrywają się z moimi. No dobrze, ja natomiast przyznaję bez bicia, ten temat Invicty chciałam zacząć, no przede wszystkim ze względu na nową mistrzynię wagi słonkowej, ale też ze względu na pewne nowum, które wprowadziła w właśnie Invicta, znane chociażby z polskiej organizacji Ladies Fight Night, czyli obecność ring boyów, a tu konkretnie ring boya na tej gali. Wiemy, że Ilja z Teodoru wystąpił w roli ring boya. Miał już gdzieś tam jakiś mniejszy debiut w tej roli na innej, mniejszej gali, no ale na Invicta miał okazję dotrzeć do szerszej publiczności. Dla tych, którzy interesują się MMA, oczywiście nazwisko Teodoru nie jest nazwiskiem obcym, jest to czynny zawodnik UFC. Moja młodsza siostra powiedziałaby, że mega ciacho i w sumie się z nią zgadzam. Paula, ty miałaś okazję poznać Iliasa osobiście. Tak, zgadza się. Poznałam Iliasa osobiście, rozmawiałam z nim, nawet go dotykam. Uwaga, oczywiście bez skojarzeń, bo na zasadzie podanie sobie dłoni i kultowe. Po prostu zdjęcie, które się zapisało jakoś do początku gdzieś tam mojej przygody z UFC samej, bo to był mój pierwszy wyjazd na UFC europejskie, to był UFC Belfast w Irlandii. Dwa lata temu bodajże, tak mi się wydaje, listopad w każdym razie. I wybierając się z grupą fanów do hotelu zawodników, miałam okazję po prostu ustrzec go gdzieś tam, powiedzieć ludziom, z którym byłam, że to był chyba on. Jeszcze musiałam się upewnić, bo nie byłam tak do końca pewna. Rzeczywiście się wróciliśmy, że rzeczywiście to był on. Był bardzo miły. Mówił, że idzie na miasto. W ogóle osoba bardzo wyluzowana, jak były materiały promocyjne i Invicty właśnie z tego, że jest casting na ring, bo ja nie wiem, czy miałeś okazję widzieć ten materiał, ale w bardzo fajny, prześmieszny sposób tak ukazany, że Invicta organizuje casting na ring bojów i generalnie świecą pustki, przyszedł tylko jakiś jeden taki dość pulchnie wyglądający pan pod koszulce siedzący i taki ucieszony, że już będzie tym ring bojem, no i nagle wyłania się Elias, prawda, wyłania się swoją grzywą tutaj zarzucający swoimi włosów. No i co? No i ten pan widząc to mówił, że no w sumie i tak miał ważniejsze rzeczy do robienia i po prostu poszedł na Elias tutaj szybko selfiki i taki prześmieszczy ton. Fajny, widać, że ma dystans do siebie, pozytywna osoba, jak najbardziej nadająca się na ring boya. Fajnie, że dobrze wygląda, fajnie też, że walczy w największej organizacji MMA na świecie. Potrzebne są takie osoby do promocji naszego sportu, żeby nikt nie kojarzył naszego sportu tylko z jakimiś ludźmi kojarzonymi, ja nie wiem, z ulicą, z patologią, którzy mają naprawdę takie mylne wyobrażenia, którzy w ogóle nie są w tym świecie. Niech uważają, że to jest dobry, normalny sport, w którym również są ludzie, którzy dbają o siebie, którzy również chcą się realizować na jakichś innych
na jakichś innych po prostu, w jakichś innych dziedzinach, nie? A nie tylko sport, bo naprawdę można być jedną jednostką i interesować się różnymi skrajnymi rzeczami. Ja się interesuję MMA, więc coś bardzo dynamicznego i żywego, ale interesuję się też również kaligrafią, która jest zajęciem niemalże dla mnichów, bo właściwie stąd pochodzi, to było ich zajęcie i to są skrajne rzeczy, a też reprezentowane są przez jedną osobę przeze mnie, więc fajnie, że jest sobie taki Elias, który może być i modelem, i zawodnikiem. Fajnie, że jest też Alan Juban, który jest taki Tom Duquesnoy, który po prostu też jako model działa i jako zawodnik. Ostatnio zresztą wygrał też na UFC. Ja to popieram. Jest fajnie. Są ładne zawodniczki, niech będą też przystojni zawodnicy. Niech będzie ringbojem, dlaczego nie? Jeżeli dostaje za to wynagrodzenie i wie, jak się poruszać, to nie jest byle jakie tam robienie rzeczy i fajna sprawa, niech się rozwija, no Boże, mogą ludzie się z tego śmiać, ale są też faceci, którzy tańczą na szpilkach, tańczą na róże, są różne rzeczy teraz na świecie, nie chodzi mi o to, żeby teraz popierać mega liberalne rzeczy, ale to nie jest nic skrajnego, że ktoś jest przystojny i wykorzystuje ten urok, dlaczego się oszpecać na siłę, jeżeli ma się od Pana Boga dar ładnej buźki. No i dokładnie. Oli, co ty sądzisz na temat instytucji Ring Boya przy okazji gal, na których walczą same kobiety? Można by powiedzieć, to jest sprawiedliwe, nie? Ale no przecież nie do końca, bo na UFC w walkach kobiet też są przecież ringles. No taka ciekawostka to jest i po prostu jeżeli przychodzi ktoś taki i zostaje Ring Boyem, to przecież chodzi po pierwsze pewnie o dobrą zabawę, a po drugie o promocję tego sportu i nie ma w tym nic złego. Jeśli ktoś uważa, że można oryginalnością, no nie do końca, bo LFN już przecież ma od jakiegoś czasu ringboysów, ale mimo wszystko oryginalnością wejść w ten sposób, że jest sobie ringboy i to on pokazuje numerki rund, no dlaczego nie? Jeszcze w ten sposób ciekawie wykorzystany, że nie jest przypadkowy model z ulicy, tak? Bo nie oszukujmy się, Invicti pewnie nie stać na jakiś super modeli, prawda? A tu przyszedł taki Elias. To jest tylko czysta reklama i dobra zabawa. Nie ma naprawdę w tym nic złego. No, ja myślę, że tak jak osoby, które nas słuchają, to w większości są osoby, które podchodzą do MMA tak trochę bardziej na luzie, a nie na takim spięciu jak święci hardkorowi fani, to myślę, że te osoby potrafią zrozumieć to, że ktoś w ten sposób traktuje ten sport, oczywiście z pełnym szacunkiem dla trudu, potu i krwi zawodników, ale jednocześnie naprawdę pamiętając o tym, że czasem warto wyjąć kija z dupy i czasem po prostu spojrzeć trochę inaczej, z innej perspektywy, na różne elementy tego, co towarzyszy MMA. Ja w ogóle uważam, że konieczność tego, żeby pojawiały się dziewczyny, które będą pokazywać numerki i chodzić wokół klatki, pokazywać numerki rund, gdzie tych rund jest maksymalnie 5 i naprawdę ciężko się pogubić jest, to jest trochę bez sensu, no ale z drugiej strony ile by to straciło całe to widowisko, tak? Obecność po prostu dziewczyn ubogaca to i podobnie obecność Iliasa podczas tej gali niosła coś nowego, jakiś taki świeży powiew. Mnie się to strasznie podobało, podobała mi się jego obecność na ceremonii ważenia, nawet trochę dla mnie to skrat show, bo te dwie dziewczyny koło niego troszkę zginęły przy tym wielkoludzie, więc naprawdę bardzo fajny pomysł i fajnie, że się Invicta na to odważyła i tutaj oczywiście biję pokłony do Ladies Fight Night, które to wprowadziło od razu ringbojów i jakby bez jakichś tam większych po prostu ceregieli, więc są pewnego rodzaju prekursorami, można powiedzieć. Czy się doczekamy czegoś takiego w UFC? Wątpię. Wiem, że swojego czasu Chris Cyborg domagała się tego, żeby ją wyprowadzał właśnie mężczyzna. Skoro ona jest zawodniczką, to niech ją wyprowadza ringboy, no ale chyba się tego nie doczłapie w UFC. No cóż, zobaczymy. W każdym razie bardzo, bardzo fajny pomysł, absolutnie pochwalam. Mogłabym częściej oglądać Iliasa, nie tylko w jego walkach na UFC, ale myślę, że kobieca część naszych słuchaczy też podziela
przynajmniej po części to zdanie. Okej, okay. Izabela Badurek wygrywa przed czasem z Barbarą Nalepką na gali TFL 13 w Lublinie. Starcie pań, na które wiele osób bardzo długo czekało. Do tej walki miało już dojść kilkukrotnie, ale zawsze coś się niedobrego działo przed walkami i wreszcie panie spotkały się w Lublinie. Sukces Izabeli Badurek, czy jest dla ciebie zaskoczeniem, Paula? Nie, no oczekiwałam tego, jednak ja już stawiałam to jakby w takich ramach, że jeżeli Iza nie podoła tym razem, w tym zestawianiu, to już naprawdę, naprawdę już sportowa emerytura. I to było dla niej tak naprawdę jedyne wyjście na zachowanie twarzy. Ja oczywiście widziałam jej walkę, widziałam ją na żywo, jej ostatni występ na Ladies Fight Night w Łodzi w grudniu. I jakby widziałam jej przeciwniczkę, jej gabaryty, jej po prostu, no, nie było szans. Nie było szans, żeby Izabela sobie poradziła z tą przeciwniczką jakkolwiek, bo ona wyszła niemalże jak do walki z jakimś mężczyzną w ogóle z wyższej kategorii wagowej i nie boję się tutaj użyć czegoś takiego, bo taka była wizualna dominacja, a potem nie tylko okazało się, że wizualna, ale również w aspekcie sportowym przeciwniczki Badurek, tej francuskiej, o ile się nie mylę, taka była, to była francuska? Zara Farin dos Santos jakoś tak się nazywała, więc nie wiem, czy francuska? Chyba. Miała coś wspólnego. Powiedziała. Miała coś wspólnego z Francją, chyba miała, chyba, bo siedziałam dość blisko i chyba jej Francuz, jej trener mówił po francusku tak, do niej. Masz rację, francuska. Tak. No, czyli dobrze kojarzyłam. No, więc po prostu bałam się uniknąć błędu, ale jednak jakoś podświadomość mi przypomniało, więc no po prostu tam szkoda, że ten taki powrót po długiej przerwie wyglądał w ten sposób, że została brutalnie zdominowana i zmasakrowana w bardzo krótkim odstępie czasu. Występ z Basią faktycznie był już kilka razy proponowany, nie dochodził do skutku, słowo się rzekło ostatecznie i skończona przed czasem Basia Nalepka. No cóż, no na całe szczęście dla Izabeli, bo to jej było jej być albo nie być w MMA. Basia jeszcze może sobie zawojować swoje rzeczy, jest jeszcze młoda, nie jest po jakiejś długiej przerwie, ale Izabela ma... po prostu wymagają od niej kibice, dlatego że ma za sobą jakąś tam przeszłość, która już powinna coś mówić konkretnego, dobrego, wręcz chwalebnego o zawodniczce, skoro była związana z UFC w jakiś sposób taki czy nie inny, bo są naprawdę setki tysięcy fighterek na całym świecie, które marzą o tym, które są naprawdę dobre, a marzą o tym, żeby chociażby dostać się do UFC. Ona w tym UFC była, zaprezentowała się tak, jak się zaprezentowała, ale zawsze jest to mierzenie się z naprawdę no, najlepszymi już, więc Izabeli być albo nie być w MMA to było zdecydowanie, jeśli chodzi o zestawienie z Nalepką, poradziła sobie, nadal może działać, życzę jej powodzenia, a Basia się jeszcze odkuje i ja w takich kategoriach to stawiam jej, Izabeli być albo nie być, Basia się jeszcze odkuje. Mhm. Oli, do ciebie pytanie, co dalej z Basią Szogun Nalepką? Mamy w tej chwili taką sytuację, że po czterech pierwszych wygranych zawodowym MMA Basia zalicza cztery kolejne porażki. Od 2016 roku, od grudnia nie wygrała żadnej walki. Najpierw przegrana przez poddanie z Na Liang, później przegrana decyzją z Rafaelą Milner. Na ostatnim elefenie w grudniu przegrana z, no, też trzeba to podkreślić, większą i silniejszą zawodniczką Eliną Kalinandu i teraz przegrana z Izabelą Badurek. Po mocnym i po dobrym obozie treningowym odbytym w Tajlandii, jak sądzisz, co przeważyło? Umiejętności Izabeli Badurek w parterze i to, że potrafiła uciec od tej mocnej stójki i mocnych łokci Basi Nalepki,
To pierwsze pytanie, no i drugie, co teraz konkretnie z Basią? Gdzie by się widziała w następnej walce? Czego można się spodziewać w najbliższej przyszłości dla niej? To dosyć trudne pytania, bo ja tej walki nie oglądałam, niestety. Widziałam tylko tą trzecią, więc nie wiem, jak to wyglądało wcześniej, ale widać było takie duże doświadczenie Izy i to było spoko, nie? Że zimną krwią tak... No, wiecie same, że jeśli się wraca po właśnie przegranych i starasz się to skończyć przez duszenie w parterze, zawsze jest pewnie taka panika z tyłu głowy, że a, się nie uda, a coś tam wywinie się, nie? A tutaj spokojnie tak. No, nie wiem, co powiedzieć więcej. A gdzie widzę Basię? Nie mam żadnego pojęcia, no bo to jeżeli to są już 4 przegrane pod rząd, to tak, no tak kiepsko troszeczkę, nie? No tak. Nie za bardzo, nikt nie chce walczyć z kimś, kto ciągle przegrywa, bo jeżeli ktoś ma jakieś ambicje, to się chce mierzyć z najlepszymi, więc będzie musiała poszukać kogoś też ktoś, zawalczyć też z takim bilansem mniej więcej, żeby się odkuć. Czyli ktoś po prostu na odkucie. I tyle. Tak. Obie dziewczyny, zarówno Iza Badurek, jak i Basia Nalepka są, należą do teamu LFN, więc podejrzewam, że na jakichś galach Ladies Fight Night je zobaczymy. Być może zobaczymy Basię Nalepkę nawet na najbliższej gali Ladies Fight Night, która ma się odbyć 12 maja. Przekonamy się pewnie o tym wkrótce. Ja będę miała okazję w najbliższych dniach porozmawiać z Arturem Gwoździem, który jest trenerem Basi i menedżerem. I myślę, że zapytam go na pewno o to, co z Basią teraz, jakie ona sama ma plany, jaki jej team menedżerski ma plany na jej przyszłość. No i drogie panie, przechodzimy do tematów jeszcze trudniejszych. Chciałam was zapytać o to, czy JJ, czy Rose? Paula. Bliżej tej walki, tym większy mam... Tym bardziej nie wiem. Mhm. Wiele tygodni temu, kiedy jeszcze było stosunkowo daleko do walki, to jeszcze łatwo mi było się wypowiadać na ten temat, bo jakaś to była taka zimna głowa, trochę mniej materiału w mediach, a teraz podgrzewana już jest ta atmosfera. Pojawił się ostatnio Jima Edwardsa na łamach MMA Net wywiad z naszą Asią Jędrzejczyk. Rose też zaczyna być bardziej aktywna. Też pojawiają się różne materiały z nią i to się wszystko łączy w obraz, plus oczywiście emocjonalny stosunek mój do obu zawodniczek, które obie kocham, szanuję, mocno rozerwane serce, no i to wszystko po prostu wpływa na to, że ja coraz bardziej jestem pogubiona w swojej własnej ocenie, bilans jakiś sobie próbuję tworzyć tego wszystkiego i o ile tygodnie temu byłam jeszcze w stanie mocno wskazać na Rose, bo po prostu tak mi się wydawało, po prostu mi się tak wydawało po ostatniej walce i po materiałach, które zostały też tworzone po walce, ale jednak daleko, daleko od rewanżu, byłam w stanie gdzieś tam mocno na nią wskazać, jakoś tak być spokojna o to, że poradzi, udźwignie młoda róża, bo jeszcze młodziutka dziewczyna, ten ciężar obrony i tak naprawdę natychmiastowego rewanżu, ale teraz im bliżej jest i im więcej rzeczy mówienia na ten temat, podgrzewania tematu, to tym bardziej się waham i coraz większe szanse widzę w Joannie, która jest bardzo zdeterminowana, która w ogóle nie spuszcza stonu. W ogóle nie spuszcza stonu, ciągle mówi, że jest jej wielki, po prostu następuje jej wielka chwała, najważniejsza. Tak naprawdę wszystko stawia na jedną kartę do or die w tych jej wypowiedziach. Czuć to, że to jest najważniejsza jej walka w życiu, ważniejsza od wszystkich walk w jej karierze, bardzo długiej zresztą, fighterki. Nie potrafię nic powiedzieć w tym momencie, naprawdę mocne 50-50, nie wiem, może róża udusi je, tak jak zapowiada, może Joanna znokautuje technicznie, dawno tego nie robiła, ale może znowu ten głód pasa ma i jakby trochę obudzi to dawny instynkt mordercy w Asi na nowo.
Może będzie cały dystans. Ja nic nie potrafię w tym momencie powiedzieć, naprawdę, bo jest to po prostu zbyt bliski dla mnie temat. Ja lubię typować rzeczy, które, na który temat coś wiem, ale nie jest to aż dla mnie taka emocjonalna huśtawka. A tutaj owa następuje i im bliżej, tym bardziej nie wiem, tym bardziej jestem rozchwiana i tyle. Oli, to samo pytanie do ciebie. Jak typujesz tą walkę? Ja akurat idę z hype'em, jestem coraz bardziej za JJ i coraz bardziej się uspokajam, bo od momentu przegranej Asi po prostu na myśl o tym rewanżu robi się gorąco i się poce i po prostu nie wiadomo, co mam myśleć. Jest ten strach, bo przecież wszyscy widzieliśmy, jak Rose pokonała Joasię w pierwszej rundzie i to prześladuje fanów Joanny. Ale na szczęście jest właśnie coś takiego, że im bardziej mija właśnie, tak jak Paulina zauważyła, że się zaczyna właśnie hype na tą walkę i się coraz więcej pokazuje materiałów z dziewczynami, to mnie to właśnie uspokaja, bo widzę, że Asia teraz dzisiaj lub wczoraj wkleiła zdjęcie, jak wygląda, ile obecnie waży i z uśmiechem na twarzy i we wszystkich swoich wypowiedziach wracam po swoje, pas jest i tak mój i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jak ona przychodzi i tak mówi, to chce się jej wierzyć, więc myślę, że będzie dobrze. Myślę, że Asia jest gotowa, wie, jakie błędy popełniła w poprzedniej walce i stara się je naprawić nową dietą. Zapewne też coś w treningach jest innego, w sparingach było coś innego i na pewno ma świetny pomysł, jak odzyskać pas i myślę, że się jej uda. No tu będzie najważniejsza głowa i ja powiem tak, dopóki nie zobaczę dziewczyn w bezpośrednim kontakcie, czyli gdzieś na jakiejś konferencji prasowej, nie wiem, podczas tygodnia mediowego przed galą, dopóty nie jestem w stanie powiedzieć. Dla mnie na chwilę obecną jest to 50-50, ale tylko ze względu na to, że Rose w taki sposób, a nie inny pokonała Asię poprzednim razem. A ja jestem, jak wiecie, zwolenniczką tego, że walka zaczyna się i kończy w głowie i przy takim poziomie zawodniczek, jak mamy tutaj do czynienia z Joasią czy z Rose, to już tak naprawdę to nie tylko umiejętności techniczne grają rolę, ale właśnie to przygotowanie mentalne i ta umiejętność trzeźwego myślenia i nabrania właściwego dystansu do tej walki. Więc jak ja je zobaczę ze sobą naprzeciwko siebie pierwszy raz, usłyszę pierwszą wymianę zdań, to wtedy po prostu podejmę decyzję, kogo w tej walce typuję. Natomiast oczywiście ja z pociągu hype'u na Joasię nie wysiadam całkowicie, absolutnie. Jestem tuż za maszynistą. Maszynistą w ogóle tego pociągu jest nasz naczelny Mariusz Olkiewicz, który jest chyba największym fanem Joasi, jakiego znam, jaki chodzi po ziemi. Musiałbyście dziewczyny zobaczyć, w jaki sposób on traktuje koszulkę z Joasią, tą pamiątkową, którą ma sprzed gali UFC 217. To po prostu normalnie dobrze żołtarzyka nie ciągnie. Więc to już jest ten poziom. Także tak, jestem tuż za maszynistą w tym pociągu, krzyczę Joasia, Joasia. Co do Rose, mam tylko jedną taką uwagę. Nie wiem, do końca tak naprawdę nie wiem, co Rose myśli, udzielając tych ostatnich wywiadów, ale albo media ją na taką kreują, albo ja po prostu odnoszę takie wrażenie, poprawcie mnie, jeśli jest to wrażenie mylne, że nagle Rose jawi nam się jako taka wybranka Pana Boga, która miała być tą, która ukaże Joannę za pychę i zamknie jej usta. Nagle jak po prostu w 7 Finchera. Jasna cholera, no nagle słyszę po prostu takie teksty, że Rose uważa, że Pan Bóg ją wybrał do tego, żeby ona rozniosła w pył Joasię. I powiem wam, że no nie wiem, co sądzić na ten temat. To znaczy, że brakuje jej wiary we własne umiejętności chyba. No. Jasny gwint. No ale co tu się dzieje, ja się pytam. No bo trzeba wierzyć w własne umiejętności. A szukać oczywiście, jeśli ktoś jest wierzący psychicznie, pomocy u Boga, w którego wierzy, ale w pierwszej kolejności
No bo w ten sposób to można by powiedzieć, żeby mogła się obżerać przez kilka miesięcy Tak. chipsami i pić browara i wyjdę, bo przecież taką u góry mam załatwione, No że wygram. No. tak. Nie, no musi ćwiczyć tak jak każda, choćby było, musiała walczyć z jakąś satanistką, to ta satanistka też nie dostanie pomocy od diabła, też tak samo. Nie, Ale no, jakiś pomysł na promocję może po prostu i tyle, nie? Może, nie wiem z czego to się bierze, ale po prostu wiecie, no ja jestem osobą wierzącą i na przykład dla mnie mówienie w ten sposób, że Pan Bóg mnie wybrał, bo coś jest zwykłą pychą i tak naprawdę to jest gorsza pycha niż taka, którą prezentuje według niektórych Joasia, która mówi jestem pewna siebie i pas jest mój. Więc, no ale to mówię, to ja po prostu, ja jakoś tak... Nawet nie przez to, że pokonała Joannę, ale ja jakiś tak w ostatnim czasie nabieram takiego zniechęcenia do Rose. Ja po prostu się czuję pod fanką w tym momencie, bo nie czuję się dopieszczona ze strony mistrzyni, a ja żądam dopieszczania. Ja po prostu tutaj optuję za tym i koniec. Ja chcę widzieć, co się dzieje u mojej mistrzyni, chcę wiedzieć, co u niej słychać, chcę widzieć jej posty, chcę widzieć ją uśmiechniętą i tak dalej, a po prostu. Jak widzę wywiady z Rose, to się boję czytać, bo ja w ogóle czytam tylko i wyłącznie te wywiady z nią w oryginale, bo już się boję po prostu przekłamań gdzieś tam w tłumaczeniach i tak dalej, albo słucham tych wywiadów tylko z nią w oryginale, bo się boję właśnie takiego czegoś, że bzduram sobie coś na podstawie tłumaczenia, albo że ktoś będzie próbował coś wykreować nie tak, jak Rose sobie to zamierzała, ale ona naprawdę mówi takie rzeczy. Ona została wybrana przez Boga do tego, żeby pokonać Joannę. Może to jakaś część wizerunku, wiesz, ciężko to wytłumaczyć, nie wiemy. Paula, może ty chcesz mnie naprostować, bo ja wiem, że ty jesteś fanką no właśnie, generalnie Paula, Rose, a pewnie też słuchałaś jej ostatnich wywiadów. No nie wiem, nie wyłapałaś tego też? Również nie zwróciłaś przypadkiem na to uwagi, bo no, mnie to uderzyło wręcz po prostu, to takie... Nie wiem, z czego się bierze. Właśnie ogólnie muszę powiedzieć, że jak ja jestem w tygodniu roboczym, mam takie bloki, że wtorek, środa, czwartek są dla mnie po prostu katorżnicze, bo ja wychodzę z domu o 7, wracam o 21. Ja w ogóle nie bywam w tym czasie w domu, nie mam czasu generalnie na nic. Całe szczęście, że pracuję między innymi w przedszkolu, bo przynajmniej tam mnie nakarmią i nawet nie to bym przynajmniej nawet nie jadła, więc powiem szczerze, że wywiad, który cytujecie i te wypowiedzi, które cytujecie, no przeleciały mi, nie słyszałam o nich, ale na pewno po podcaście na pewno je sobie sprawdzę, bo jestem bardzo ciekawa. Oczywiście w oryginale to też dla mnie nie będzie żaden problem, właściwie no, tylko na tym polegam, jeśli chodzi o jakieś wypowiedzi z UFC, na tyle i na ile pozwolą mi jakieś moje lingwistyczne umiejętności. Na całe szczęście pozwalają na całkiem dużo. I jeżeli tak powiedziała Róża, no to... No, ciężko mi jest jakby, ponieważ po pierwsze bardzo ją lubię, po drugie też jestem wierząca, dość mocno zresztą i no pyszne są takie wypowiedzi i nie na miejscu w sumie, to jest jedyne co mogę powiedzieć, ale najpierw muszę sprawdzić materiał i wtedy jakoś się głębiej odniosę, aczkolwiek z samego tego jak wy mi to przedstawiłyście to nie spodobało mi się tak, no nie spodobało mi się, ale będę musiała wrócić, więc tutaj ani jej nie obronię, ani jej nie zganię, ani się nie przyłożę do waszych opinii, ani ich nie skontruję, no bo po prostu nie mam jak. No, bardzo jestem ciekawa twojego zdania, więc jak będziesz miał okazję, to posłuchaj tego i sobie gdzieś tam porozmawiamy przy okazji, okay. Bo no, ja tam jestem trochę w szoku, ale okej. Okay. Dobrze. Od samego początku była jakaś taka właśnie narracja w ten deseń, że Rose ma taką misję, żeby wprowadzić, uporządkować, nie wiem, poprawić wizerunek zawodników i uciszyć też krzykaczy, którzy się nauczyli od Conora McGregora tego krzyku i tego robienia awantur przed walką, przywrócić taki szacunek, tak? Więc o ile to jest fajne, o tyle to gadanie o tym Bogu to już trochę niekoniecznie. A to jakby... w mojej osobistej opinii. Karolina Kowalkiewicz, Felis Herik. Ponieważ czas nam ucieka, to poproszę o takie w miarę szybkie w trzech zdaniach typowania Oli. Karolina. To jest nawet nie jedno zdanie. To już w ogóle... Szybko i na temat. Karolina. Sama walka pewnie długa nie będzie. Nie sądzę, żeby Herik była zdolna powalić Karolinę
w stójce, a pewnie do tego będzie chciała dążyć. Czyli po prostu, a wszyscy wiemy, że Karolina bardzo dobrze znosi ciosy i sobie potrafi od razu się odbudować i poradzić. Jeśli Karolina przed czasem, to wiadomo, to myślę, że wszystkie trzy rundy zdominowane przez Karolinę. Jestem naprawdę optymistyczna i tak pozytywnie patrzę na tą walkę. Cieszę się, że to nie jest Herik, nie jest jakąś tam wybitną parterówką, dlatego upatruję tu jak najwięcej szans do Karoliny. Mhm. Rozumiem. Paula, trener Karoliny Kowalkiewicz, Łukasz Zaborowski, powiedział, że w 80% obstawia, że ta walka zakończy się przed czasem i to na korzyść Karoliny. 20% szans na to, że wygra Felis Herik. Ja oczywiście wiem, że trener zawsze musi być po stronie swojego zawodnika, swojej zawodniczki, no ale Łukasz wielokrotnie dowiódł tego, że potrafi tak w miarę zdroworozsądkowo podchodzić do takich rzeczy. Jak ty obstawiasz wynik tego pojedynku? Już chyba raz było jakieś szacowanie przez trenera Zaborowskiego w kwestii występu Karoliny. Było coś o duszeniu Claudii Gadei, jeśli się nie mylę. No coś tak, było. To prawda. Ale teraz cfel wbity. Nie no. Ale tak nie, było. Nie, bo nie. Ej, nie róbcie ze mnie wiedźmy, ja nie chciałam tak zabrać. Nie dałyście mi dokończyć. Cage maleńka jest tylko jedna wredna baba i umówmy się dobrze, kto nią jest. No. Więc nikt z ciebie jędzy nie robi, ja nie dam sobie chleba zabrać. Dziękuję ci bardzo. Dobra, ja tylko chciałam zrobić referenc do tego, że jestem na bieżąco z tym, co mówi trener Łukasz. I ogólnie, że jestem na bieżąco, jeśli chodzi o nasze zawodniczki w UFC. Super. Że po prostu były wcześniej deklarowane różne obietnice i były predykcje w związku z występami Karoliny, więc ja bym była bardzo szczęśliwa, bo jestem bardzo za Karoliną i super, bardzo lubię też Felis, no ale wiadomo, tutaj będę trzymać kciuki za naszą rodaczkę mocno. Super by było, gdyby tak się stało, no to nie jest tylko czekać na coś takiego i byłabym mega szczęśliwa, gdyby była ta słuszna predykcja. Natomiast co, no nie wiemy, tym bardziej, że ostatnia deklaracja skończyła się zupełnie odwrotnie. No, no to oby tym razem poszło w drugą stronę. No zobaczymy, co z tym będzie. Wiemy, że Karolina chce skończyć tą walkę przed czasem, oczywiście bardzo na to liczy, ale jest przygotowana na walkę na dystansie 3 rund, na mocne 15 minut. Raczej będzie chciała bić się w stójce, bo tą stójkę ma zdecydowanie mocniejszą, a dzięki twardej szczęce i głowie, której może jej pozazdrościć po prostu naprawdę wielu zawodników, myślę, że ta strategia jest jak najbardziej sensowna. Jeśli chodzi o Herik, to trzeba by było powiedzieć o tym, że to jest bardzo silna zawodniczka i tutaj po prostu nad tą drobną Karoliną zastanawiam się właśnie nad tym, czy nie będzie miała zbyt wielkiej przewagi siły fizycznej, ale tak jak już wspomniałam, Karolina lubi i potrafi blokować ciosy głową. Nie jest to może specjalnie korzystne później dla jej urody, jak to sama powiedziała ostatnio, ale tak, przyjmuje te ciosy i potrafi je ustać, więc zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli. Liczę na to, że walka skończy się przed czasem i że to będzie takie naprawdę piękne preludium przed tym, co zobaczymy w co-main evencie tego wieczoru, czyli w walce Jasi z Rose. Okej, dwa ostatnie tematy. To jest Weronika Macedo i powraca do klatki UFC. W maju zawalczy na debiutanckiej gali organizacji w Chile. No nie widzieliśmy Weroniki przez półtorej roku w zasadzie w klatce od jej debiutu w Hamburgu. Jak sądzicie, dziewczyny, czego możemy się spodziewać? Miałyście, mam nadzieję, okazję obejrzeć mój wywiad z Weroniką na naszym kanale. No jeżeli nie, to proszę obejrzeć, bo jest fajny. Ale nie, zachęcam, bo faktycznie mega, mega fajna rozmówczyni. W ogóle Weronika jest rewelacyjną dziewczyną i taką, która bardzo wierzy w swoje siły, jest bardzo ambitna. Ja uwielbiam takich ludzi, bo oni zarażają taką pozytywną energią. Oni wiedzą po prostu, że są stworzeni do wielkich rzeczy i dążą do tego zawzięcia, więc z Weroniką rozmawiało mi się naprawdę fantastycznie. Co sądzicie na temat powrotu Weroniki i jak stawiacie, czy tym razem uda jej się wygrać w swojej drugiej walce
dla UFC. Oli. Dostała trochę ciężką przeciwniczkę. Andrea Ali będzie z nią walczyć w dziale walki w UFC. Troszeczkę niestety tak ona się kojarzy dziwnie, bo jeśli dobrze pamiętam, to miała chyba nawet dwa zawieszenia za doping. Tak, no niestety, to zawsze się cieniem bierze. W MMA już mamy tak, że jedno zawieszenie, okej, to ta dobra, wybaczamy ci, ale jak się już pojawia drugie i tak dalej, to już zawodnik troszeczkę traci, nie? Ale z tych walk, co widziałam, ona jest, ją w Invicta bardzo lubią, ludzie lubią jej walki, bo daje dobre walki. Będzie miała ciężko Weronika. Tak to widzę, że myślę, że niekoniecznie wygra z Lee. To jeśli dobrze... Nie wiem, czy Lee była wcześniej w UFC, czy tylko... Nie, LFA... Tak, LFA teraz Invicta. Widzę, tak, Invicta. No, więc dla niej to też dla niej będzie to debiut i na pewno będzie się chciała pokazać z dobrej strony i... Dla niej to jest szansa, żeby wyjść w końcu z tej Invicty, w której troszeczkę się trochę tam kisiła i na następny poziom wnieść swoją karierę, więc jeśli bym miała na dzisiaj powiedzieć, to no ciężką dostała Weronika, no, zawodniczka. Będzie albo równa walka, albo wygrali. Albo się mylę. Kompletnie. MMA. Piłka jest okrągła, bramki są dwie. Albo wygramy, albo zremisujemy, albo przegramy. No, po prostu świętej pamięci Górski. Tak, no, przeciwniczka nie jest łatwa, to prawda. Paula, jak ty sądzisz, jakie szanse młodziutka Weronika ma ze swoją bardziej doświadczoną i starszą koleżanką z USA? No mniejsze. Podobnie myślę jak Olimpia w tym przypadku. No co, no jej przegrana, która była w UFC i był to też jej debiut w tej organizacji, byłaby jej pierwszą przegraną w zawodowej karierze. Może się mylimy i może fajnie wyciągnie wnioski, zobaczy jak to, dostała przedsmak tego, jak biją dziewczyny w UFC i albo dostosowała swoje siły do tego i albo po prostu nie jest to jednak poziom dla niej. Życzę jej wygranej i tyle, ale przegrana będzie ciężka, zgadzam się z Olimpią, no Lee. To już jest doświadczenie, to już jest obicie, to już jest rodzaj, to jest mocno wsiąknięta osoba w całość tego świadka na poziomie takim zawodowym, światowym. Po prostu to jest ten mindset, gdzie to już jest styl życia, nie? A Weronika jest jeszcze młoda, w UFC miała dopiero jedną walkę przegraną. No i tyle. Będzie miała ciężko. Jak wygra, to super. Może się jeszcze uczyć. Ciągle się może uczyć, ciągle może piąć do przodu, bo jest naprawdę bardzo młoda. Zobaczymy. A w ogóle w jakim limicie jest to zestawienie to? No będą się dziewczyny biły w koguciej, więc... W koguciej jednak. Dobra. Tak jest. W koguciej, natomiast Weronika zapowiada, że bardzo by chciała... rewanż z Ashley Evans-Smith, którą przegrała w Hamburgu, bo do tej walki w Hamburgu przygotowywała się w zasadzie 2 tygodnie. Była chwilę po jakiejś ostrej infekcji i tam nieżycie żołądka. Wzięła tą walkę w zasadzie na ostatnią chwilę na zastępstwo zresztą za Germaine de Randamie i nie czuła się do końca sobą w tym pojedynku. Natomiast z tego, co rozmawiałyśmy, no to Ashley Evans-Smith bije się, czy chce się bić, czy bije się w zasadzie w tej chwili w dywizji niżej, w muszej, od kiedy ta kategoria została utworzona w UFC. No i Weronika stwierdziła, że jeśli o to chodzi, to ona może spokojnie zrobić te 5-7 kg i pójść tam i po prostu bić się z nią jeszcze raz, po to, żeby udowodnić, że jest lepsza, bo się czuje lepsza. Więc dzień dobry. Właśnie dlatego zapytałam. No to była naprawdę o wiele mniejsza. Wygląda na dziewczynę, która spokojnie mogłaby sobie w muszej startować, zbijać do tamtej i to też mogłoby dla niej być pozytywną zmianą. Dlatego właśnie zapytałam o limit kategorii.
Lee też się smusza, jak tak patrzę po jej walkach. No nie jest duża, to prawda. Nie jest duża. Natomiast no, w tej walce dziewczyny w Chile będą się bić w wadze koguciej. I generalnie Weronika raczej widzi siebie w tej właśnie kategorii, w kategorii koguciej, ale nie wyklucza występów w innych kategoriach wagowych. Weronika w tym wywiadzie dla naszej redakcji powiedziała, że ona po prostu nie chodzi jej o to, żeby zdobyć pas mistrzowski, bo osób, które miały pas i które będą miały pas i które stracą ten pas, było wiele. Ona chce osiągnąć coś wielkiego, więc ambicja jej mierzy po prostu w tą półkę, na której siedzą sobie grzecznie Gina Carano, obok Rondy Rousey, obok Chris Cyborg, tak? Czyli chce być po prostu symbolem, ikoną kobiecego MMA. No i co, no ma wszelkie przesłanki ku temu, żeby zajść jak najwyżej, a poza tym jest piekielnie pracowita, co podkreślał już trener Andrzej Kościelski, kiedy Weronika trenowała w Ankosie. A wiadomo, że jeśli się połączy talent z pracowitością, to naprawdę no, nie ma wuja we wsi, no, musi się to po prostu udać. Chciałam was na koniec zapytać, dziewczyny, tej naszej rozmowy, jak widzicie dalej przyszłość Agnieszki Niedźwiedź? Wiemy również z rozmowy naszej z Agą, że została jej jeszcze jedna walka na kontrakcie z Inicą. Paweł Kowalik gdzieś tam na Twitterze też napisał, że mają zamiar ten kontrakt wypełnić, ale Agnieszka już zaznacza, że jest otwarta na propozycję. I co ciekawe, w tej rozmowie ze mną powiedziała coś takiego, że w tej chwili nie chodzi już tylko i wyłącznie o realizację ambicji sportowych, ale również o to, jaką organizacja da propozycję finansową. Oli, czy sądzisz, że po tych słowach możemy knuć, iż jest szansa na to, aby zobaczyć Agnieszkę w organizacji KSW? KSW? Aha. Myślicie, że chodzi o zestawienie z pewną panią z KSW? Że dlatego nowy gracz oprócz Invicta UFC? Mam nadzieję, że to będzie dobrze dla Agnieszki oczywiście, ale nie no, chyba oni są bardziej skoncentrowani w stronę UFC. No tak, tylko tu problem jest taki, że jak to Aga powiedziała w wywiadzie, UFC zamilkło. Zamilkło nie składa, UFC. Nie składa propozycji. No tak, no Aga ma... No to można w takim razie, no przecież nikt... Negocjacje polegają na tym, że nie idziesz i podpisujesz tam nie oddajesz duszę diabłowi. Można podpisać kontrakt tylko na jedną walkę albo coś w tym stylu i potem szukać znowu szansy zakontraktowania się w UFC, więc no okej, okay. Ja jestem za. Myślę, że każdy by chciał zobaczyć walkę pani Lipski z Niedźwiedź, bo jeżeli KSW odzywa się po Niedźwiedź, to nie oszukujmy się, po co, nie? Nie po to, żeby zakontraktować kolejną dziewczynę, tylko chcą zrobić super starcie z Lipski. No tak. Paula, myślisz, że jest szansa na to, że zobaczymy Agnieszkę Niedźwiedź w innej polskiej organizacji? No wiemy, że jest powiązana cały czas z Ladies Fight Night, tak? Stoczyła już dla nich jedną walkę, którą miałyśmy przyjemność oglądać wspólnie na żywo. Jeżeli nie UFC, jeżeli nie KSW, to co, LFN? Ciężkie pytanie, szczerze mówiąc. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę, bo... To zależy, co będzie chciała teraz tak naprawdę robić Agnieszka. Czy ona chce teraz sobie walczyć, w sensie zawalczyć może raz, czysto sportowo, na zasadzie, dobra, weźmy sobie teraz dziewczynę, ja sobie popróbuję, bo ja ciągle jakby biorę jako pewnik ten fakt, że Aga wie, że jaki poziom reprezentuje gdzieś tam czołówkę światową i że jest bardzo mocna i pewna w swoim. I może po prostu będzie chciała się powalczyć typowo sportowo na zasadzie weźmy sobie teraz taką i taką przeciwniczkę w mniejszej organizacji w LFN-ie i poćwiczmy, podryblujmy, posprawdzajmy, co tam poszło nie tak, jeśli chodzi o ostatnie starcie, o jej pierwszą przegraną, kiedy miała title shota w Invicta.
Jeżeli czysto sportowo, na zasadzie właśnie odkucia, popracowania, pomyślenia nad tym aspektem, co by zrobić, żeby jeszcze być lepszą, taki mini przystaneczek, w sensie krok w tył, żeby zrobić cztery w przód, może tak, bo to już jest poziom światowy, więc tak wyglądają te proporcje na tym poziomie. Kroczki są malutkie w tył, a w przód to już są kolosalne susy, więc jeżeli właśnie LFN, to ku takiemu celowi, ale jeżeli mocne ambicje, pieniądze, promocje osoby i po prostu niezwalnianie z tempa, no to tylko i wyłącznie KSW. Ja to tak widzę, czyli nie skreślam ani LFN, zależy od tego, co po prostu będzie chciała Aga zrobić, tak? Czy przystopować i skupić się na aspekcie sportowym, czy po prostu uważać, że nic nie zabrakowało, zabrakło może odrobinę szczęścia przy ostatnim starciu i po prostu lecimy dalej z tematem, nie? Więc w zależności od tego, co ona chce. No, spodziewamy się, że Aga zawalczy na gali Invicta FC29 i tak też jakby celuje z formą i z treningami. Myślę, że gdzieś tam na dniach się sprawa wyjaśni. Invicta ma w zwyczaju podawać w miarę szybko po ostatniej gali skład następnej i kartę walk, więc może będziemy już wiedzieć niedługo, kiedy Aga zawalczy. No a potem tak naprawdę wszystkie drogi stoją otworem i nie wierzę, że UFC się nie obudzi, że taka zawodniczka jest wolnym agentem albo za chwilę będzie wolnym agentem i nie spróbują jej u siebie zatrzymać. Inna sprawa, że również Invicta może zechcieć zaoferować, pewnie już to zrobiła, nowe warunki dla Agnieszki. Pamiętajmy, że Aga tak naprawdę jest cały czas w czołówce wagi muszej na świecie, a więc ona zawsze będzie na celowniku tych najlepszych organizacji. Zobaczymy. Ja nie ukrywam, że nie miałabym nic przeciwko temu, żeby Aga zawalczyła z Arian Lipski. Myślę, że bardzo chętnie mi tą walkę zobaczyła. Z rozdartym sercem, bo obie dziewczyny lubię, więc tu jakby myślę, że czułabym to samo, co ty, Paula, przy oglądaniu walki Rose z JJ. Dobra, dziewczyny, dziękuję wam serdecznie. Chciałabym wam, kochani słuchacze, jeszcze przypomnieć, że wielkimi krokami zbliża się Święto Kobiecych Sportów Walki w Polsce, czyli Gala LFN. 12 maja spotykamy się we Wrocławiu. Przyjeżdżajcie, moje miasto jest piękne, kochane, jest dużo miejsc, w które można pójść na spacer, ale też jest mnóstwo klubów, w których można naprawdę porządnie zabalować. A gala na pewno zapowiada się ciekawie. Już wiemy, że zobaczymy na tej gali trzy wrocławianki, trzy zawodniczki tutaj z naszego regionu, więc no po prostu nie może was tutaj zabraknąć, zwyczajnie. O gali LFN i o zestawienia, które będą ogłaszane, na pewno będziemy rozmawiać w następnych MMA Babeczkach. Jeżeli macie jakieś tematy, które was ciekawią, piszcie w komentarzach, bardzo chętnie się z nimi zapoznamy i spróbujemy dostosować się z doborem tematycznym. I co? Ja, dziewczyny, wam dziękuję raz jeszcze serdecznie. Moimi gośćmi, przypominam, była Paulina Klimek. Tak, to ja również dziękuję za rozmowę i tym razem no, widzę, że idziemy w tę stronę, że coraz krócej, także mimo gadatliwości udaje nam się to tutaj panowywać. Staramy się. I moim drugim gościem była Olimpia Dudek. Dzięki, Oli. Dzięki również. Program prowadziłam ja, czyli Martyna Celuch. Kochani, do usłyszenia następnym razem.